Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z gry RimWorld. Tak, teoretycznie dzisiaj chyba już jest niedziela, no nie? Jak wrzucam ten odcinek, a nagrywam go w piątek. Zapas na cały weekend postanowiłem zrobić, bo wciągnąłem się w RimWorlda, a ostatnio przyjąłem takie założenie, że gram po tydzień w każdą grę. No i tydzień się kończy RimWorldowy, smutno mi z tego powodu. Pewnie będę dalej grał, ale dużo mniej. A w przyszłym tygodniu pewnie się wezmę za jakąś nową, fajną gierkę, bo mam kilka na oku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie, no na ten weekend staram się nagrać jak największy zapas się da. Żeby coś było więcej. Dobra, potrzebuję farmę nową. Potrzebuję nową farmę, strefa, pole uprawne. Bo tutaj mamy kozak, mega wypas, pole uprawne. Znaczy teren pod pole uprawne. I mógłbym sobie tutaj posadzić dużo rzeczy. Tylko musiałbym to odgrodzić później, żeby mi zwierzęta tego nie żarły. Nie jest to jakiś wielki problem. Dlaczego tutaj? Dlatego, że jest ogrodzone z jednej strony, więc no, pasowałoby tutaj to zrobić po prostu. Mogę też zrobić tu na dole i też ogrodzić. W sumie nikt mi chyba tego nie rozwali, a nie będę musiał wtedy ogradzać specjalnie. Więc na razie zrobimy takie polko 20 na 10. To jest ogromne pole. Ogromne. I damy tu oczywiście ryż. Mam nadzieję, że nic tutaj, żadne choróbsko nie wejdzie, bo to po prostu duże pole jest. Ale jak się za to zabiorą i to posadzą, na tej żyznej glebie to będzie szybko rosło. Mamy wiosnę, więc też po prostu warunki będą dobre. Dzięki temu będziemy mieli kupę żarcia i będę mógł zlikwidować ewentualnie te pola, bo nie są mi potrzebne. Tutaj by się przydało odgrodzić ewentualnie jakiś kawałek na pole pod leki. O, ta triada jak rośnie. Pozostały czas jeden dzień. Okej. Okay. Driada z pazurami sobie wyrośnie. Ciekawy jestem tych driad, ciekawy. Nigdy nie miałem ich. Dobra, sporo zwierzątek mamy do zjedzenia. To dobrze, to bardzo dobrze. Bo surowego żarcia zaczyna brakować. Przygotowanych posiłków mamy trochę, ale naprawdę tyle żrą ci ludzie, że to jest szok. Muszę całkowicie zmienić sobie dostawy żywności. Coś oczywiście uda bez problemu większego. Ale no, mimo wszystko. Znowu atak! Kurde! Dosłownie przed chwilą mnie atakowali. Czterech ziomków. No nie jest źle, nie jest źle. Nie jest źle teoretycznie. Tylko... wiadomości... zejdzie trochę czasu, zanim zaatakują. Dobrze. No to standardowo... standardowo moje ziomki. Proszę podejść. Muszę jej skołować karabin jakiś na większą odległość. Naprawdę. Muszę jej skołować jakiś karabin, bo ona by świetnie tutaj z Kenzo współpracowała przy wybijaniu tych ataków, które nie idą od razu. No tylko, że na razie średnio z tym idzie, średnio po prostu. Nie mam jeszcze technologii, żeby handlować zdalnie, a tych handlarzy na miejscu nie jest zbyt wielu. Może sam się wybiorę w końcu na jakiś handel i tyle. I tak to załatwimy, że podejdę do jakiejś wioski, która jest w miarę dobrze rozbudowana i sobie tam coś kupię. Dobra, dawaj ich. Jedziesz z nimi, ziomek. Byleby tylko nie podeszli za szybko, ale w miarę szybko do nich wyszedłem, więc chyba mamy sporo czasu wystrzelać. Ogarnąć problem, zanim będzie za późno. O, ten mocno oberwał. Widać, bo mu bardzo dużo życia zabrało. Goście jacyś idą, uzależnione od psychitu. Co za goście? Akurat z tej strony idą. O, dużo by mi nie pomogli chyba. Pistolet i nóż, no. Pistolet i nóż to niedużo. O! Załatwił go. Normalnie go wziął i zastrzelił. Normalnie tak, o. To dobrze, to dobrze. To nawet bardzo dobrze. To nie jest już wykrwawianie się, on po prostu padł. Jeszcze z jednego góra dwóch i reszta się wycofa pewnie. Tylko musisz coś zacząć trafiać. Trochę tu jest drzew i kamieni. No jak tam, to słaby strzał był, no nie ma zagrożenia. Draśnięcie w lewy bark. A, lewy bark. Plus drewniana stopa. To nie jest zły chłop. Znowu dostał w lewy bark. Wow! Odstrzelone, co? Palec wskazujący prawej ręki odstrzelony całkiem. Dobra, strzelaj do tego ziomka. Ten już dużo nie zrobi, naprawdę. No, prawie trafiony. Prawie. Prawie trafiony. Nie, no, ten Kenzo to ostatnio rządzi, nie? Po prostu rządzi. Co on tu wyprawia z tymi karabinami? Szok. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Musisz ich dorwać. Aj, aj, aj. Pochwaliłem go, no i teraz przestaje trafiać nagle, no nie? No i też się kręcą cały czas. Powinni się odpoczywać. O. Oj, mocno dostał. Lewa noga, duże krwawienie, no.
Bardzo duże. No, to już jest praktycznie Danzo, już praktycznie jest po nich. Za blisko podszedłem. Za blisko podszedłem. Ale spoko, to zaraz sobie dadzą spokój. Dobrze by było tego Sila trafić, no nie? Bo on jest jedyny zdrowy już. Jedyny zdrowy. Reszta mocno oberwała. Więc nawet gdybyśmy nie zdążyli ich wystrzelać całkiem, to będziemy mieli przynajmniej wszystkich rannych, a to już duży plus. No ten też się już wykrwawia. Też się już wykrwawia. Leków nie mają. Znaczy mają, ale się nie leczą. Kłąby. Więc luzy. Tego ziomka musisz trafić, wiesz? O, gadu, gadu, tutaj, o, zaraz atakujemy, jak się macie? Nasz kolega tutaj martwy leży. Galza, i tak go nikt nie lubił, więc się jej przejęli. No, no ten już Danzo, jeden strzał jeszcze i będzie chyba po nim. Trzeba go jeszcze trafić, oczywiście. A. Myk, uff, mówiłem? Jeden strzał. Dobra. Już ten rozpoczął atak. Rozpoczął atak. Zdecydowanie. Oj. Nie trafiłeś, no. Nie trafiłeś. Teraz on cię trafi. A on jest... No nie, w falce był już. Myślałem, że jest chory czy coś. Ehe. No, on ledwo idzie. Zdecydowanie ledwo idzie. Dobra, teraz ty sobie uciekaj. Ogarniemy ich, ogarniemy. Dobrze, dobrze. Oni już poważnie, poważnie ledwo chodzą. Ledwo chodzą, bidulki. Uff. No i co, wycofanko, tak? Tak coś czułem. O, nie udało ci się, ale przykra sprawa. Dobrze. Naprawdę fajnie przeprowadzona ataka, obrona. Psychit, nie, nie chcemy herbaty psychitowej. Niech to leży zakazane, niech się spali w słońcu, elo. Dobrze, więzienie jest gotowe. No tutaj mogą uciec nadal, ale raczej będzie ciężko dwie parę drzwi rozwalić. Spoko, powodzenia. Pole się zaczęło robić. No w sumie dopiero się zacznie. Trochę czasu nam zeszło na tej walce. A goście byli, opuszczają kolonię, ale nie było do pogadania, więc luz. Luz, bluz. Luz, bluz. Przykro, że nie zostawili żadnego prezentu. Mamy tutaj rolnika i tu mamy kucharza rolnika. Dobra. A ty? Górnik Treser. Możesz być też rolnikiem trochę. Chociaż w sumie. Dadzą radę. Dzień, dwa i będzie gotowe. A, bo tutaj są zbiory też. To też ważne. Skoro tu są zbiory, to tam się nie tykają roboty. No bo po co? Za to przydałoby się, żeby ktoś poznosił te zbiory. Bardzo by się przydało. To ten ziomek cały czas jest chory. Cały czas. Tak miał być pomocnik, kurde. Kończy w więzieniu. O! Przecież oni już mogą spać razem. Relacje. Yukiko. Tak, North i Yukiko. Trzeba ich tu przypisać. Yukiko jest. To Norfa trzeba przypisać tu. A tutaj trzeba tego Akiana przypisać. I kozak. I on ma teraz swój domek i będzie zadowolonym człowiekiem na pewno. Też się właśnie obudził, już nie chce iść spać. Zbyt głodny. Dobrze, dobrze, dobrze. Koza czuńo wręcz. Wszyscy będą zadowoleni. Na pewno. Oni szczególnie, że mogą spać razem. No. Tak. Tak, 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 tak. Brzydkie otoczenie? Co ty gadasz, ziomek? Jak brzydkie? 136 ma z tej statuły, ale akcja. Ten też 136. 136, 35. No, nie wszystkie są takie ładne. Ale syf tutaj wszędzie jest. Jejku. Jejku, jaki bajzel. Ludzie. To przez tego ziomka, co nie sprząta. Ani Kenzo, ani Akian. Nie bardzo sprzątają. Może jutro posprzątają. Jak nie, to ich zagonię. I będą zmuszeni sprzątać. Szczególnie tu musi być posprzątane. Zadanie wygasło. Przystań kod. Spadaj. Spadaj z tym zadaniem, gościu. Szamański kupiec. O! Dobrze. Dawaj, szamański kupcu. Witam. Dzień dobry. Cześć. Coś ci tam zawsze schandlujemy, no nie? Też nie mam zbyt wiele do sprzedaży, ale skóry może by kupił. Jakby skóry kupił, to spoko. Albo może coś sprzeda fajnego? Chociaż szaman pewnie nie.
Małe szanse. Małe szanse. Handluj. Jak ogarniesz temat tutaj z więźniami. Fajnie. Mhm. No dobrze, chcę kupić na pewno zwierzęta. Tylko, że ja ich nie chcę sprzedawać. Wolę ich zjadać, jak nie są potrzebne. Zestawy medyczne, superstar, nasiono chce ode mnie kupić, a ja bym sobie zarzucił, to bym miał więcej driad w sumie. Co mi tam? Tylko przypiszę teraz prawdziwego rolnika. Złoto ma. Nic takiego nie ma fajnego. Nic mi się nie rzuca w oczy. Chyba, że barana i owce bym wziął, ale mam mawoły, to i tak mam z nich wełnę. Byk i krowa. O tym mówiłem, że przydałby mi się byk i krowa. To biorę. Bo będę miał mleko z nich. To jest żarcie. Za darmo. Szałowy dzik. Jeden szałowy dzik. Od góry idzie. Szkoda. Szkoda, że od góry. A nie od dołu. Chociaż może się na nich rzuci jeszcze. Chyba się rzuci. No. Jest dobrze. Jest git. Powalczcie sobie z dzikiem, co? O, świetna robota. Dobra, o co chodzi? Ja teraz bym dał temu, Yukiko, drzewo nowe. Bo mam ziarenko. Tak. Wszędzie dookoła mojej kolonii możemy to posadzić. O, tu jest fajny teren w sumie. Bardzo ładny terenik. Nie jest za blisko? Tutaj. Dobrze. Tak, i przydzielimy tutaj Yukiko do tego. Będzie kozaczek. Kozaczek. O, jest driada! Ło! Driada z pazurami! Przechadza się. Ale akcja. Relacje. Nie ma relacji. Zdrowie, potrzeby. Tworzenie kapsuły leczącej. Co? Jeśli stworzenie zostanie zranione, wróci do drzewa Garan i wejdzie do drewnianej kapsuły leczenia. Po 3 dniach driada wynurzy się z tego innymi ratami. Pewnie, że tak. Jeśli będziesz chora, to tak, rób tak. Oczywiście, że tak. Bo tu nikt się nie zajmuje tym drzewem. W sensie, no, w ogóle. No spoko ta driada. Taki robal jakiś. Dziwne coś. Dziwne coś rzeczywiście to jest. Okejka. Okejka, czemu nie? Czemu by nie? Yukiko, rolniku mój kochany. Zasadziłabyś to drzewko, co? A już ktoś to zasadził chyba. Nie, ktoś to wziął. Tu idzie chyba. Ta. Dobra. Rytuał połączenia. Nie z Josephem, z Yukiko. Tak. Yukiko, kozak, rozpocznij. Git. Drugie drzewo. I znowu zarobię te pazurzaste. Ale będę miał armię driad. Dobrze! Wybierz klasę. Pazurzasta. Akceptuj, potwierdź. Pięknie. Połączone, wow! No, od czasu do czasu się tym zajmie przecież, no nie? Jakby więcej tego jest. Większy teren, tu mniejszy. Nie wiem, co to znaczy. Chyba nie mam pojęcia. No. Tu jest duży, większy obszar. Tu też jest duży, tylko nie ma tak dużo tych liści. Nie wiem, o czym świadczą te liście. Może o sile drzewa, ale to ma większe niby. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Niski stan żywności. Spoko, wytłukliśmy kupę zwierząt, będzie okejka. Ekran badań, jej! Dobrze. Sterylne materiały mamy. No, musimy iść w mikroelektronikę. Bo nigdy nie zrobię tych snajperek, a jak ich nie zrobię, to nie zrobię super fajnych wypraw, a chciałbym je zrobić. Super fajne wyprawy czekają. Muszę mieć do tego snajperki. Mam 2 kozak strzelców. Dać im kozackie snajperki i będzie uff. Naprawdę. Będą takie kozaki, że ohoho. Podarunek! Wow! Co mi daliście za darmo? Pieniądze, lubię. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Tu trzeba kopię stworzyć, bo tych trupów przybywa. No, niestety. Okejka. Okejeczka. Tego się nie udało jeszcze oswoić. Chyba się już nie uda. Coś tak czuję. No, są bardzo trudne do oswojenia. Wtedy miała inspirację, to się udało, ale teraz to już... Lipa. Po prostu lipa. Lilika. Lilika. Że jakby ona się pozajmowała trochę tymi zwierzętami w sumie. Trochę więcej. Niby tresuje, ale kurde, jakoś tak nie ma zbyt wiele. Dobra, może tak. Damy tak, żeby wytresować te. One już mają. A czemu nie mogę im zrobić więcej?
Do transportu powinny móc chyba, nie? Nie może. Może jest za młode? Nie? Zawsze myślałem, że mawoły są transportowe też. A tu proszę, nie są. Nic tutaj nie jest. To 5 dzikości, 25%. Ciekawe. Podatność na tresurę brak. Mawoły też nie mają. Ciekawe. Czy jakaś koszula sobie leży. A, on zrzucił tą zepsutą i ona tak została. Ciebie nie można tresować w ogóle i śpisz pod drzewem. Nudna sprawa. No cóż. Za 7 dni dopiero będzie triada. Przydałoby się, kurde, oswoić jeszcze coś takiego sprytnego w stylu Pumę na przykład. I kurde, tresować. Też na nim tresurę będzie wbijać teoretycznie, nie? Znaczy na nim. Na nim tutaj tresura będzie wpadać, więc może to starczy. Ale jakoś tak tego nie widzę, kurde, żeby ona tak dużo się tym zajmowała. Może dlatego, że się zajmuje głównie tymi zwierzętami. Może. Może. W sumie zawsze można dla sportu poswajać jakieś bydlaki i je później wycinać na kotlety. Jak ten Akian. On miał kiepski humor bardzo. Teraz został sypialnie. O, niskie oczekiwania, ekstremalna wygoda, przyzwoita sypialnia. No i kozak. Kozak, tylko że jest głodny. Niedawny podbój. Dobra, uspokój się. Spanie w upale. 26 stopni tu mają. No tak, miałem zrobić klimatyzator. Po tej stronie też drugi. Nie zrobiłem. Tutaj trzeba zrobić. I trzeba włączyć ten drugi też. Bo go nie włączyłem. A jest już lato. No. Tak, to nie będą mieli 27 stopni w środku. I może wyłączę te pierony? Na przykład? Bo jest 23 stopnie na zewnątrz, więc nie ma sensu grzać. Przez to, że grzeją, to jest za ciepło. W porę się kapnąłem, tak, w porę wiem. No. Tu mamy wiosnę i taką ciepłą wiosnę naprawdę. Na zewnątrz 23 stopnie. W środku już mi się wygrzało do 26. Spoko. Ostatnia taka noc. I się dużo poprawi. Lekki ból. Spożycie posiłku na ziemi. No to już twoje. Jakieś tam widzi mi się, bo stół jest. Na pewno trzeba wziąć kęzo, przycielić do sprzątania. Bo głąb znowu nie posprzątał nic. Jakimś cudem. Ja pomoże temu, bo on chory. Chory nadal. Siniaki ma po bitce, którą sam zaczął. Taki z niego ziomek już. Musisz to posprzątać wszystko. Na cacy. A nie jakieś takie na pół gwizdka. Gdzie ty lecisz? Po co ty idziesz? A, po trupki. No dobra, posprząta przynajmniej. Ojejku, tu jeszcze dwa są. Dużo trupków. Dużo trupków do ogarniania. Naprawdę. Czy, jak tam Yukiko? Yukiko, tu ma zbiory do ogarnięcia, okejka. Myślę, że z tych farm zrezygnujemy całkiem. Wywalimy je stąd i zostawimy już tylko te. Teraz tylko zebrać zbiory i gituwa. Chociaż tu kurde tak nieregularnie to rośnie, że ciężko powiedzieć, kiedy tu będą zbiory. Wywalę to po prostu i tyle. Niech się już tym nie zajmuje. Niech się zajmie tym dużym polem. Tam będzie dużo szybciej rosło, a tu nam się przyda miejsce po prostu. Tak jak wyrośnie, to też wywalimy. Tak jest. Już momencik, zemsta megaleniwca. O nie, no musiało się tak stać. Ja tu mam niefarcik, no. Naprawdę mam niefarcik. Wszyscy teraz się muszą rzucić na tego megaleniwca, bo to jest hardcore totalny. Z tym chłopem tutaj przetrwać. On jest mega duży, mega ogromne obrażenia robi. No i elo. Strzelaj! Ty stój tu. Ty się schowaj. Ty też się schowaj. Schowaj się bardziej. Oj. Dobra. Uratuj. Ale oberwała. 4 godziny do śmierci. No nie jest za dobrze. Kurde no.
Tak, wiej w pułapki, tak. Wiej w pułapki, będzie git w miarę. Dobra. Wy podążajcie za nim. Dużo mięsa będzie z tego, ale mamy ranną osobę mocno. Nie. Tym się zajmij. Tym. Tutaj. Tak. Dobrze. O, ten idzie za nimi bronić ich niby, ale tak nie do końca broni. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Wszystko ogarnięte. Leczcie. Norf też ranny. Kurde. Gryzienie mega leniwca. 17 godzin. Ten 3 godziny do śmierci. Dawaj Kenzo, ogarniaj typa, bo... Tipa jak nie wiem. Ajajajajajajaj. Ja mówiłem jeszcze dzisiaj o tym, że nie, lepiej go nie ruszać. Będzie ciężko i w ogóle. A tu proszę. Załatwione. Dobra. Będzie żyła. 3 godziny. 5 godzin. Rozszarpany palec. Zniszczony kciuk. Nieźle. Dobra. Nie ma źle. Poleży trochę i przejdzie. Czy mam jednego rannego? 15 godzin. Udało się. Jest dobrze. W miarę stabilnie. Ale walka z Megalnifsem to nie jest dobra walka. Ale bajzel jest wszędzie. Jejkuś. Wszystko przez tego nowego ziomka. Poważnie. Dobra, ty masz, chłopie, sprzątać. Po prostu cały dzień sprzątaj, no nie? Cały dzień. Bo to naprawdę już hardcore jest. Jaki tu jest bajzel. Wszędzie jest krew teraz. Wszędzie. Norf się idzie zajmować ludźmi. Ból pleców. Ajajajajajajaj. Nieciekawie. Bardzo nieciekawie. Pumalopy trzeba będzie powoli zacząć wypuszczać. Już mamy ich za dużo. Dosłownie za dużo. Rakian wstał, zje i sprząta, nareszcie. Bierz się za sprzątanie. Kurde, cholero. Straszny pieron leniwy. Oficjalnie jesteś sprzątaczem, koniec, kropka. Koniec opierdzielania się też. Tak, wszystko ma być ogarnięte. Pięknie. Z przerwami na jedzenie. Poza czuniu. O, mamy trochę marmuru, można zrobić tutaj te podłogi marmurowe. Marmur. Cyk, bardzo ładnie. Kolejny kawałek. Myśliwi nie mają broni. No bo twój łuk tutaj leży na ziemi po prostu. Już go sobie wziąć później. Będzie kozak. Kozaczek. Włóczęcy potrzebują zasobów. O, proszę. Zadanie charytatywne. Jeśli go nie spełnisz, wierzący w tribal będą nieszczęśliwi. O jajko! Grupa biednych podróżników szuka pomocy. Podróżnicy błagają o 18 ziołowych zestawów medycznych. Strasznie dużo ich chcą. No. Bardzo dużo ich chcą, ale z drugiej strony my na pewno mamy tutaj wokół bazy dużo
do zebrania. Więc możemy im oddać teoretycznie. Możemy. Joseph się tym może zająć. Daj im te zioła. Elo, niech spadają. A my sobie zetniemy dużo zestawów. Wokół rośnie i będzie git. Małe lekarstwo się nagle zrobiło. No. Następne zadanie. Ubodzy podróżujący. Bez jaj. Co błaga o pozwolenie na pozostanie w Japa przez 5 dni, aby mógł odpocząć i przegrupować się. Zatem oferuje pracować i walczyć za darmo w tym czasie. Jeśli sprawisz, że będą szczęśliwi, niektórzy z nich mogą zaproponować ci dołączenie. Okej. Okay. Może również nagrodzić cię później za pomoc, ale nie ma sposobu, by poznać jego prawdziwe intencje. Oni nie należą do żadnej frakcji, jeśli chcesz, możesz ich zabić lub aresztować bez konsekwencji. Oni mogą też mnie zaatakować na pewno. Ale spróbujemy. Niech będzie. 5 zdesperowanych uchodźców. Okej. Okay. Możemy ich przyjąć. Będą dla mnie pracować. Damy im przestrzeń do spania gdzieś w korytarzu. I mam nadzieję, że dużo upracują. A jak mnie zaatakują, to się wkurzę. No. Bardzo dużo ich jest. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mega bardzo dużo. Fajnie jakbyśmy mieli rolników. Tak. Spoko. Dreser? Może nie. Ale budowniczy... A nie, bo on tutaj ma... To musimy podklikiwać. To całkiem zabrać. Dobrze. No większość to słabiaki jakieś takie, no nie? Naprawdę słabiaki. Więc... Tych, co nie mają co robić, damy do sprzątania i będzie git. I ten Toxo może być górnikiem. Dobrze. Dobrze, teraz Wyra. I bardzo, bardzo dużo będziemy potrzebowali jedzenia. Naprawdę bardzo dużo jedzenia. Więc trzeba się będzie wziąć za zbiory. Czy mają tu jakieś rolnika? No mają nawet 2, więc to się może udać. Może się to udać, a może ktoś z nich zostanie u mnie. Tutaj będę miał sporo nowych kolonistów. Mógłby ze 2 chociaż chciało. Dobra, zbierajcie plony, gdzie się da. Bardzo dużo plonów można zebrać. Jak się dokładnie rozejrzysz po mapie. Dobra, kozak. Kozak, kozak, kozak. Ciekawe, co to będzie. Poubierani są dziwnie, naprawdę. Zielone czapeczki jakieś takie. Ciekawe, co to za ziomy. Czy to są przyjazne ziomki? Na pewno, nie wiadomo. No, wzięli się od razu za pracę i za żarcie oczywiście, no standardowo. Dobra, to nasz kucharz musi teraz napierdzielać na pełnych obrotach. Naprawdę musi napierdzielać na pełnych obrotach. Nie możesz być już strażnikiem niestety. Musimy wyznaczyć nowego strażnika. W sumie tu przyszedł nam strażnik, to niech strażniczy. Okej. Okay. Niech będzie. I ty musisz być kucharz number one cały czas, non stop, cały dzień. Niestety. Niestety. Pożarcie skończy się totalnie od razu. Myśliwy. Nie chcę myśliwego. Dobra. Darte ubrania. Co poradzisz? Nic nie poradzisz. Ten Toxo pomaga. Spoko. Pokroi zwierzątka. Duży plus. Też gotuje. Okej. Mam nadzieję, że dobrze ugotuje. Pan kucharz Toxo. A... Oni nie powinni raczej gotować za wiele. Jak już to ten, co najwyżej reszta nie. Podziękuję za takie gotowanie. Niech zbierają roślinki. Niech noszą towary, sprzątają. To jest coś, co mogą robić cały czas. Naprawdę. Leśniczy może być każdy w sumie. Nawet ty. Nawet ty. Ten na rolnika mniej więcej się nadaje, ten też, więc niech coś tam próbuje. Git. Teraz musimy przyspieszyć z żarciem. Mięsa mamy mega dużo z tego mega leniwca, ale dużo warzyw trzeba zebrać. A szczególnie tych jagódek z lasu, bo ich jest pełno. No i śpią wszyscy tutaj. Ale to dziwnie wygląda. Wszyscy mają tą samą czapkę, nie? Jakby to był jakiś gang. Normalnie. Ciekawe, jakie mają zamiary. Może po kilku dniach mnie zaatakują.
ze środka kolonii i wtedy będę miał mega kłopoty. Może tak być. Może byś tą pałkę zrzucił, co? Po co ci ona? Też taki nóż masz niepotrzebny całkiem. No i ty też. No i ty masz maczugę taką całkiem niepotrzebną. Po co wam te bronie? Po co wam te bronie? Hmm? Po co wam te bronie? Ziomki. Strasznie ich dużo. Dlatego wolę ich rozbroić. Czy zaatakują, to przynajmniej nie będą mieli szans. Zbyt wielkich. Tylko niech to poznosi ktoś do magazynu. O, sami znoszą, fajnie. Fajnie, fajnie. Jedzonko też już jest zbierane. Teraz się na mapie pojawi sporo. Już jest setka. To dopiero pierwszy dzień zbiorów. Będzie dużo. Będzie na pewno dużo. Powinno być wszystko ok. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Widzę, że chodzą i zbierają. A u lekarstw też jest niby. Ale to też poznoszą te dzikie i będzie okejka. No ich tu trochę było. No. Dobrze, niech latają i zbierają. Będzie w pożądalu. Okej, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. I co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej. Pa, 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 pa. Jo, jo, jo.